Stocznia Goleszów pożegnał lato z przytupem. Na terenie rekreacyjnym za ośrodkiem kultury nie zabrakło atrakcji dla tych młodszych i dla starszych. Dzisiaj takie słoneczne zakończenie lata w Goleszowie. Co przygotowaliście dla tych młodszych, starszych? Tak, nie tylko słoneczne, ale i kolorowe, bo poza występami artystycznymi przygotowaliśmy holi i piana party. Także było pożegnanie wakacji na bardzo kolorowo. Występy artystyczne, szkoła Sing It Up z Ustronia. Mamy nasze grupy, które tutaj funkcjonują w Goleszowie, więc chcieliśmy też pokazać lokalnych artystów, młodszych, nieco starszych. Także jest troszkę atrakcji, będzie szkoła Pool and Balance z Cieszyna, także no, myślę, że program atrakcyjny poza strefą gastronomiczną, strefą atrakcji i animacji dla dzieciaków. Także myślę, że każdy tu jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Każdy jest w stanie na pewno znaleźć coś dla siebie, no i teren też macie odpowiedni, żeby organizować tutaj takie właśnie wydarzenia. Tak jest, od zeszłego roku, w zeszłym roku w czerwcu oddaliśmy w zasadzie dzięki środkom zewnętrznym i myślę dużemu zaangażowaniu pani wójt Sylwii Cieślar oddaliśmy tutaj ten obiekt do użytku w czerwcu. W zeszłym roku też już tutaj żegnaliśmy wakacje, także obiekt do tego typu zadań jest wręcz idealny. Dla portalu OX.pl Marta Szymik. Moi drodzy Państwo...